Dzieciaki mają być ogarnięte, skoro żyjemy w czasach, kiedy na płatkach śniadaniowych dla dzieci była niedawno influencerka Fagata, którą śledzi na Instagramie ponad półtora miliona ludzi i ta pani słynie z tego, że po pierwsze była ze swoim chłopakiem w związku dla korzyści finansowych, po drugie... Podtrzymuje karierę wrzucając na Instagrama zdjęcia zahaczające o delikatną pornografię. A po trzecie, w swojej piosence, którą odsłuchano na samym YouTube ponad milion razy, i możemy być pewni, że większość tych odsłuchów to dzieciaki, pani Fagata śpiewa że. Chwalisz się kolegom, że mnie niby wyruch. Wyrywasz na to dupy, a nawet nie dotykałeś na samą myśl o mnie. Przez sen zmoczyłeś gacie. Lepiej, już zamknij mordę. Przekaż, że tęsknię, tacie. No cóż, bardzo ambitna poezja. Albo pojawiają się też takie wersy. Ja jestem fagata, sexy chipka spod konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. A kiedy wejdziemy na Instagrama tej influencerki, możemy przeczytać komentarze od mniej więcej 12 czy 13-latek. Chociażby o treści. Jesteś moją idolką, nie mogę się doczekać Twojego koncertu, rób dalej to, co robisz, i nie przejmuj się krytyką. Odważna kobieta. No tak, bo właśnie teraz żyjemy w czasach, gdzie odwagą jest wrzucenie swojego tyłka na Instagrama, a nie na przykład stanięcie w obronie słabszej osoby czy udzielenie komuś pomocy w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Takie są te nowoczesne wzorce.